Witanko. Słuchajcie, ja tam nikomu niczego nie zarzucam, każdy ma gusta jakie ma. I JBL-e to są fajne głośniki, ale no ja już mówiłem, że one dźwiękowo to nie jest zupełnie moja bajka. One grają fajnie, efektownie, pod względem basu, ale soprany w nich mi się tak nie podobają. One już są takie trochę bardziej trzeszczące, trzeba zdejmować dużo tych średnich, wysokich. Mają za dużo tych zakresów w okolicach 4-5 kHz, trzeba tego dużo zdejmować, bo w porównaniu z innymi lepszymi głośnikami, chociażby z Bluesami od Diory, czy nawet z tymi Sodolkami, one mają za bardzo denerwujące te wysokie, średnie. No i bas mają taki trochę zbyt przyduszający, który za bardzo przygłusza inne dźwięki w zakresie średnim według mnie. Dlatego ja muszę te basy zdejmować. Ale i tak mimo wszystko dźwięk Sodolków, chociaż basu tutaj jest trochę mniej, nie jest tak sprężysty, to poza tym cała reszta mi się bardziej podoba. No, jeśli ktoś pyta, no po co ci te Sodolki chińskie, skoro masz takie fajne JBL-e? No JBL-e to nie wszystko. Te Sodolki, według mnie, oprócz basu, bo bas dla mnie to nie jest wszystko. Niektórzy uważają, że bas musi być i nic więcej, to wystarczy. No nie, dla mnie nie. Mnie zbyt mocny bas, zbyt dużo basu przy słuchaniu normalnie muzyki męczy. Dla mnie musi być dużo innych dźwięków we wszystkich zakresach. I te Sodolki mają więcej dźwięków we wszystkich zakresach. Mają bardziej subtelne, ładniejsze soprany. Mają ładniejsze średnie, więcej, tutaj słychać dużo więcej dźwięków. Zupełnie inaczej się tą muzykę słucha. Nawet te soprany są takie subtelniejsze. No i to już w kwestii dźwięku, bo poza tym to te Sodolki no bardzo dobrze się nosi, no na ramieniu mają szerokie, fajne pasy. Mogę się nimi obwiesić, na przykład wczoraj sobie taki spacerek zrobiłem z tymi głośnikami. Pod sklepem z nimi stałem. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze się je nosi. No i tutaj o to chodzi właśnie, że z nimi mogę sobie wszędzie pójść, a niewiele gorzej sobie radzą no basowo od JBL-i. Poza tym dźwiękowo jest nawet lepiej, jak już mówiłem. No i dlatego Sodolki, także nie krytykujcie. Dla mnie to jest bardzo dobry wybór, bardzo mi się podobają te Sodolki. To nie jest tak, że sobie z dupy je kupiłem, bo sobie coś ubzdurałem. One mi się zwyczajnie dźwiękowo podobają i tyle, bardzo mi się podobają. I teraz słucham tylko tych Sodolków, nie JBL. I ja tutaj słyszę więcej dźwięków, od nowa odkrywam muzykę. Ale to tak jest prawie z każdym sprzętem, nawet z tymi radiomagnetofonami miałem takie odczucia. Dlatego teraz na pewno będę sobie więcej słuchał tych Sodolków niż JBL, jeśli ktoś twierdzi, po co ci te Sodolki, skoro masz JBL-e. JBL-e to nie wszystko, tutaj nie ma takiego dźwięku jak w tych Sodolkach. I te Sodolki dźwiękowo mi się bardziej podobają, no ale jeśli chodzi o bardziej taki sprężysty, zwarty, dynamiczny bas, no to są lepsze JBL-e. Sopranu też mają dużo, ale ten sopran nie jest tak ładny. One nie są jakimiś mistrzami detali, subtelnego dźwięku, ale tak ogólnie grają dobrze, poprawnie, ale to nie jest jakiś sprzęt audiofilski. No te Sodolki to też nie jest jakiś sprzęt audiofilski. Wiadomo, że pewnie jakieś kolumny, no chociażby Bluesy od Diory grają ładniej, tylko że no ja mówiłem już nieraz, że w Diorze to mam takie problemy, że no tam trzeba ciągle kombinować tym korektorem, bo tam jest taki zakres tych sopranów i basów, że się jakieś przestery pojawiają. No bo te soprany potrafią tak bardzo ciąć po uszach, że trzeba ciągle kombinować przy tym korektorze, ale ogólnie jak dotąd te Bluesy nadal mają najładniejszy dźwięk ze wszystkiego, co mam. Tylko że te sprzęty przenośne są no fajne, wygodne, stabilne, tutaj za wiele kombinować nie trzeba, chociaż w przypadku Sodolków już trzeba trochę pokombinować przy tym korektorze, ale fajnie, że tutaj mam te pokrętła manualne,
które na szczęście działają po sparowaniu, chociaż w jednym głośniku nie działały, w drugim działały po Bluetooth, ale jak się sparuje i one są sparowane na stałe, co jest najciekawsze, bo tutaj się paruje głośnik z głośnikiem, a ja wcześniej to rozłączałem tam według tej instrukcji, przytrzymywałem dłużej, a właśnie przytrzymanie dłużej powoduje, że one się rozłączają. Ale jak już się raz je podłączy prawidłowo, to nie trzeba nic kombinować. Można wyłączyć te głośniki normalnie. Potem jak włączam, one są znów sparowane, bo jest sparowany głośnik z głośnikiem. Nie, że obydwa głośniki muszą być sparowane z telefonem czy z aplikacją, tak jak JBL-e. Tylko jak się sparuje głośnik z głośnikiem, to one już tak zostają sparowane, nawet jak się połączymy z innym telefonem. To jest podobnie jak w tych małych Weiss Tigerach. Także tutaj już nic więcej kombinować nie muszę. Nic nie muszę długo przytrzymywać, żeby je rozparować. Jak są już raz sparowane, to one tak zostaną. Dlatego no, nie taki straszny diabeł, jak go malują. Znaczy, no ja je tak namalowałem wczoraj, że to takie straszne jest to parowanie. Ale ono jest jednak dosyć proste, tylko trzeba to poznać, opanować, przyzwyczaić się do tego i jest całkiem proste parowanie. Także no, takim zdaniem, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. W sumie to ja tak go namalowałem. Także cofam trochę tą opinię o tym beznadziejnym parowaniu, bo w sumie to jest dobre parowanie. Jak się już raz połączy, tak zostaje. I to na tyle. Zmykam jaski.